Nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie. Jesteście potomkami Wielkiej Rosji. Wielkiej Rosji świętych przywódców. Wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II. Tego imperium wielkiego, wykształconego, wielkiej kultury i wielkiej ludzkości. Wiecie, czyj to cytat? Putina? Raula Castro? Mao? Kim Jong-una? Jego dziadka Kim Il-sena? Nie. Papieża Franciszka. Zapraszam na coniedzielny komentarz o Kościele, ideach i sprawach wiary. Marek Miśko. Czuwaj, katoliku, w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, którego dokonujecie, aby nasz kanał mógł się rozwijać, a treści w nim przekazywane były nadal tworzone w sposób profesjonalny. Linki do wsparcia znajdziecie w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Media zastanawiają się nad tym, co chciał powiedzieć Franciszek poprzez wyrażenie pochwały i fascynacji dla rosyjskich carów, znanych z barbarzyństwa, okrucieństwa, rozwiązłości, bestialstwa, no i walki z Kościołem katolickim. Bo tym wszystkim cechowali się przecież zarówno Piotr I, jak i Katarzyna II. A ja tak bardzo bym pragnął, żeby słowa wypowiadane przez papieża były oczywiste, żeby nie trzeba było niczego w nich wyjaśniać, uzupełniać i tłumaczyć. Tymczasem nie ma wywiadu, który nie musiałby być prostowany przez biuro prasowe Watykanu. Nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie. Jesteście potomkami Wielkiej Rosji, Wielkiej Rosji świętych przywódców, Wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego imperium wielkiego, wykształconego, wielkiej kultury i wielkiej ludzkości. Co ciekawe, ten fragment przemówienia głowy Kościoła zniknął z materiału opublikowanego w mediach watykańskich. Na Vatican News nie ma o nim ani słowa. Zachował się na szczęście w nagraniu z transmisji spotkania. Osobiście mam też dosyć nieustannego tłumaczenia tego zawiłego i pokrętnego pontyfikatu, szczególnie przez ludzi Kościoła, którzy mówią często: papież miał co innego na myśli. No dobrze, ale gdyby zaczął mówić wprost, to nie musielibyśmy się domyślać, co miał papież na myśli za każdym razem. Albo na przykład taki argument: papież jest z Ameryki Południowej, inaczej patrzy na świat. Co to jest w ogóle za argument? Pan Jezus był z Bliskiego Wschodu, a ja i wy jesteśmy z Europy. Jakoś patrzymy na świat, albo chcemy przynajmniej patrzeć na świat, dokładnie tak jak nasz Zbawiciel. Co to jest za różnica w ogóle? Skąd ktoś jest? Jeżeli jest się głową jednego z najważniejszych państw na świecie, jeżeli ma się pod opieką wiernych na całym świecie, a są oni z różnych kultur, to nie powinien być żaden argument. Jakoś poprzednicy Franciszka, chociaż byli Europejczykami, mieli świetne relacje z katolikami na innych kontynentach. Wiem chyba, w czym jest rzecz. Oni po prostu nie byli, jak Franciszek, komunistami. No ale dobrze, może zajmijmy się tymi autorytetami, na które wskazywał rosyjskim katolikom, młodzieży, Franciszek podczas spotkania z nimi. Panie przodem, caryca Katarzyna jako pierwsza, bardzo proszę. Była dwulicowa i bezwzględna, chorobliwie ambitna. Pozowała na władczynię oświeconą, ale w rządach uciekała się do bezprzykładnego okrucieństwa. Do władzy doszła w wyniku spisku przeciw swojemu własnemu mężowi Piotrowi III. Latem 1762 roku buntownicy wsparci przez gwardię przejęli władzę, a Piotr został zamordowany przez oficerów. Katarzyna wtedy mogła objąć tron. Rozumiem, że według Ojca Świętego to jest dobry przykład do podawania młodzieży. Katolickiej, przypominam. A gdy w 1773 roku wybuchł wielki bunt chłopski pod władzą Pugaczowa, którego uczestnicy domagali się zniesienia pańszczyzny, to caryca z całą stanowczością przystąpiła do czego? Do tępienia tego buntu, do topienia ludzi we krwi. Setki chłopów i kozaków zginęło wtedy pod toporem kata. Wielu zostało zesłanych na Syberię. W Rosji rozszalał się wówczas krwawy terror, dokonywano masowych egzekucji. Sam Pugaczow został schwytany, przewieziony niczym zwierzę w żelaznej klatce do Moskwy i publicznie ścięty na placu Bołotnym. Czy papież Franciszek naprawdę daje za wzór wielkich ludzi taką postać? Już nie mówiąc o tym, co zrobiła ona Polsce. Jak ja, jako katolik polski, Polak przecież, mam się czuć, jeżeli głowa mojego kościoła podaje za przykład takich ludzi, no, bestie, które wyrządziły ogromne krzywdy ludzkości swojemu narodowi i mojemu narodowi. Ojcze Święty, jak mam to rozumieć? Ale czytajmy dalej, bo nie chodzi tylko o politykę, ale o życie duchowe owej pani.
W roku 1745 caryca Katarzyna poślubiła księcia holsztyńskiego Piotra Ulryka. Gdy chłop był na wojnie, to ta 22-letnia kobitka, Katarzyna, nie miała problemu ze znalezieniem kochanków. Jej liczne relacje z mężczyznami zresztą są legendarne. No, sami biografowie carycy Katarzyny wspominają, że kandydat do jej łoża musiał spełnić kilka warunków. Katarzyna II kreowała się na oświeconą władczynię, ale nie przeszkadzało jej to w zezwalaniu na handel chłopami i chłopkami. No i co z tego, że papież jest z Argentyny? Historia na świecie wszędzie jest taka sama. Caryca Katarzyna nie jest lepsza w Argentynie czy Meksyku. Ona jest cały czas taka sama. Była podłą bestią. No dobrze, ale porozmawiajmy teraz o kolejnym carze, o Piotrze, którego przecież papież dał za przykład do naśladowania młodym Rosjanom. Car Piotr I Wielki odznaczał się brutalnością i okrucieństwem wobec przeciwników i poddanych. Jeszcze jako młodzieniec łatwo wpadał w gniew, a wtedy rzucał się na kompanów i okładał ich pięściami. Nie oszczędzał nikogo. Zdarzało się, że w przypływie wściekłości miażdżył palce swoim nauczycielom i kolegom, kopał ich i lżył. Już jako car bezwzględnie egzekwował polecenia, a urzędnicy drżeli przed nim ze strachu. Pewien naczelnik Kolegium Spraw Zagranicznych, to bardzo głośna sprawa, nie mogąc sobie poradzić z wykonaniem zadania, ze strachu przed carem i ewentualnymi konsekwencjami, podciął sobie żyły. Tak też się stało z uczestnikami buntu strzelców, z którymi car Piotr obchodził się bardzo brutalnie. Podczas śledztwa wydobywano z tych ludzi zeznania w bardzo brutalny i okrutny sposób, za pomocą tortur. Ręce ściskano im kleszczami, rozciągano ich ciała, przypalano ich ogniem. Niektórych z nich osobiście przesłuchiwał nawet car Piotr I, dając przykład braku litości i z przyjemnością przyglądał się, jak cierpią w torturach. Z głów i ciał znienawidzonych strzelców zrobiono w Moskwie na prośbę tegoż cara, czy też jego rozkaz, makabryczną wystawę. Niektóre ciała zwisały z kremlowskich murów. Ci, którzy przeżyli masakrę, do końca życia żyli bez uszu, bez nosów. Odcinano im nogi, ręce, różnego rodzaju kończyny. A wiecie, gdzie była zgromadzona młodzież, do której przemawiał papież Franciszek? Ojcze Święty, była więc świetna okazja, aby powiedzieć młodzieży o tym, jak powstało ich miasto, właśnie za czasów Piotra I, bo na jego cześć to miasto nosi nazwę. Wznoszenie miasta odbywało się w bardzo trudnych warunkach. W podmokłej, bagnistej okolicy, w niskich zimowych temperaturach i niesprzyjającym klimacie. Często brakowało podstawowych przedmiotów życia codziennego, do codziennego użytku, brakowało żywności i wody. A wszystko należało dowozić z południa Rosji, czego nie dowożono. Wie Ojciec Święty, przepraszam za bezpośredniość, ile ofiar nosi tak zwane miasto zbudowane na kościach? Czy w ogóle Jego Świątobliwość zdaje sobie sprawę z tego, jak nazywa się to miasto Petersburg, z którym Ojciec Święty się łączył? Miasto na kościach. Historycy do dzisiaj próbują to ustalić, ale szacuje się, że nawet 300 tysięcy ofiar. Tylu robotników, o których Ojciec Święty tak walczy, zginęło przy budowaniu tego miasta. Za Piotra I, którego dał Ojciec Święty za przykład. Jak się nie wie, to się po prostu nie mówi. Wypowiedź Franciszka zresztą z satysfakcją była przyjęta przez rzecznika Kremla Pieskowa. Powiedział on w mediach, że papież zna rosyjską historię i jest to bardzo dobry komunikat, że rzeczywiście ta historia jest głęboka, ma głębokie korzenie, że dziedzictwo rosyjskie nie ogranicza się jednak jedynie do Piotra I i Katarzyny II i jest znacznie szersze. Faktycznie, panie Pieskow, my Polacy bardzo dobrze znamy, że ono się nie ogranicza. Tak, u ciebie mnogo gerojew. Są rzeczy, w których wasze barbarzyńskie, wręcz bisurmańskie nawyki nie mają ograniczeń. Iwan Groźny, carowie Mikołajowie I i II, Stalin, Lenin, Trocki, Beria, Jeżow. My to wszystko bardzo dobrze znamy. Macie wspaniałą tradycję mordowania setek milionów ludzi. Dalsza część wypowiedzi papieża była już tylko niestety pasmem niefortunności. I to tak jest bardzo łagodne określenie. Powiedział na przykład: nigdy nie rezygnujcie z tego dziedzictwa. Jesteście potomkami Matuszki Rosji. Kroczcie z tym do przodu. Chciałbym zadać skromne pytanie. Z którego dziedzictwa wspomnianych carów mają nie rezygnować młodzi Rosjanie? Powiedział Ojciec Święty dalej: dziękuję za wasz sposób bycia, za wasz sposób bycia Rosjanami.
Tak jest. Rosjanie szczególnie na Ukrainie pokazują, jaki piękny mają sposób bycia. Tak. Jak grożą całej Europie, łącznie z moim narodem. Ojciec Święty powiedział jeszcze, życzę wam, młodzi Rosjanie, powołania do bycia twórcami pokoju pośród tak wielu konfliktów i pośród tak wielu polaryzacji, które przychodzą ze wszystkich stron i które dotykają nasz świat. Chwilę. Z jakich stron przychodzą te wojny i polaryzacje? Na świecie jest tylko kilka stron, które nieustannie od zawsze prą do konfliktu. Są to, uwaga, Rosjanie, Amerykanie, Żydzi i od czasu do czasu Francuzi. No, plus Chiny. Nie jest tak? Ojciec Święty powiedział jeszcze, Kościół jest matką o otwartym sercu, która wie jak przygarnąć i przyjąć, zwłaszcza tych, którzy potrzebują większej opieki. Kościół jest kochającą matką, ponieważ jest domem tych, którzy są kochani i tych, którzy są powołani. Ileż ran, ileż rozpaczy można uleczyć tam, gdzie człowiek czuje się przyjęty. Kościół nas przyjmuje. O czym jest to zdanie, to ja nie mam zielonego pojęcia. Papież powiedział dalej, dlatego marzę o Kościele, w którym nikt nie będzie w potrzebie, w którym nikt nie będzie dodatkowy. Proszę, niech Kościół nie będzie urzędem celnym, w którym wybiera się, kto wchodzi, a kto nie. Ale jak? Żeby być częścią Kościoła, trzeba spełnić konkretne warunki. Właśnie jest tak dokładnie jak w urzędzie celnym. Jeżeli nie spełniasz warunków, nie przejeżdżasz. Jeżeli nie spełniasz warunków, nie wchodzisz. Czy jest coś inaczej? Doktryna się zmieniła? Jak? A na odchodne w niedzielę. Módlmy się za papieża. Ale nie dajmy sobie zamknąć ust. Jeżeli ktoś wygaduje głupoty, albo przemawia z politycznego punktu widzenia, który jest wrogi ludzkości, cywilizacji, to potępiajmy. Potępiajmy takie słowa. Bez względu na to, czy wypowiada je rabin, protestancki, kogo oni tam mają, czy papież Kościoła katolickiego. Mówmy, co jest nie tak. Bo buduje się kolejne pokolenie na fałszu. Więc módlmy się za papieża. Trwajmy w Kościele i ufajmy tradycji. Ale prośmy jednocześnie Boga, aby ten pontyfikat się jednak skończył. I to jak najszybciej skończył. Czego sobie i Państwu życzę. A na koniec należy się Państwu podziękowanie. Bardzo dużo słów wsparcia oraz wpłat trafia do naszego projektu. Jestem Wam bardzo wdzięczny i zobowiązany, bo tylko dzięki temu możemy robić to w profesjonalnych warunkach. Osobiście mam już dosyć w przekazywaniu konserwatywnych treści, katolickich treści. Paździerzu, chciałbym, żeby było dobrze słychać, chciałbym, żeby były dobre efekty, chciałbym, żeby to były dobre nagrania, których ani ja, ani Wy nie będziecie musieli się wstydzić, kiedy wysyłacie do znajomych. Moje uszanowanie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marek Miśko, czuwaj katoliku w niedzielę. Pierwszy dzień tygodnia.